nastawienie. Wszystko zaczyna się od nastawienia. Wszystko, bo jeżeli podzielę się z wami bardzo wartościowymi informacjami, a nie będziecie mieć odpowiedniego nastawienia do tego, to cała moja wiedza rozbije się jak bańka mydlana o skałę. Bo jeżeli chcecie rzeczywiście wprowadzić te zmiany i tak dalej, nastawienie jest bardzo ważne. I myśleć tak: a co jeśli się nie uda? A co jeśli się uda? A coś rzeczywiście to mi pomoże, a co rzeczywiście to odmieni moje życie i pomoże mi rzeczywiście bardziej panować nad swoim życiem i żyć szczęśliwie, mieć mniej więcej energii i radości czerpania z tego życia. Wierzcie, kiedyś myślałem, że muszę mieć bardzo dużo, 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 żeby być szczęśliwym. A teraz czuję, że muszę mieć bardzo dużo siebie, 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 żeby być szczęśliwym. Czyli wszystkie rzeczy, które mnie obciążają wszystkie rzeczy które mnie utrudniają życie, wszystkie rzeczy które mnie gdzieś tam blokują. Nawet czy to jest kultura, czy to jest religia, czy to jest społeczność i tak dalej. Uwalniam się z tego wszystkich uwarunkowań, blokad. Dzięki czemu jest więcej miejsca dla mnie w moim życiu. Tak? Lepiej się rozumiem i robię rzeczy, które mnie się podobają, a nie innym. Tak? Ale cały czas to jest praca i nastawienie. Dobre, nastawienie. O nastawienie się zaczyna wszystko, tak? Ym, silna wola. To też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć. Nie mam silnej woli, żeby to zrobić czy tamto. Słyszę na przykład takie coś, że nie jestem w stanie schudnąć 10 kg. Nie mam silnej woli na to. A ja mówię, dobrze, a ja ci dam czek na milion dolarów, jeśli w ciągu trzech miesięcy y, schudniesz 20 kilo to ta osoba na wreszcie go schudnie 25 kg. Co się stało z silną wolą? Została zmotywowana. Więc tu się rozchodzi o motywację. I nastawienie właśnie pomaga z motywacją. Nastawienie wszystko zmienia. Jeżeli nie chcemy czegoś zrobić, nie mamy tego nastawienia, no to w tym momencie doszukujemy się problemów. No tak, to jest wszystko fajne, ale wtedy to, 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 to mi przeszkadza, nie? Jeżeli mamy dobre nastawienie, no to jest wszystko fajne, ale muszę sobie z tym, z tym, z tym poradzić i to przeskoczyć. Zupełnie inaczej. Nie skupiamy się na problemie, tylko na rozwiązaniu. I po kroczku, po kroszku, powolutku, po trochę. To wszystko można zrobić, nie? Im większej mamy motywację, tym większe możemy kroki robić. I mniej motywacji, tym bardziej troszczymy się, żeby tę motywację zwiększać. To jest bardzo istotne. Żeby ją... Jeżeli na przykład... Mam dużo motywacji, to ja wrzucam całe gotowane jedzenie, robię sobie detoks na, na parę dni, a potem ciężko ćwiczę codziennie trzy razy dziennie. Ok, bo mi motywacja to pozwoli. Jak ja to zrobię to bez motywacji, to sobie zęby wybiję na pierwszym kroku i tyle będzie całego działania. To w tym momencie lepiej, żebym sobie zamiast powiedzmy czterech łyżeczek cukru dawał jedną łyżeczkę cukru do kawy, zamiast trzech kaw dziennie, jedną kawę dziennie. Powolutku, powolutku, tak? To wszystko zmienia. Wiem, że możecie dużo więcej zrobić niż sobie odmówić, czy łyżeczki do, e, cukru do kawy, na pewno, na 100%. No i to mi się podoba też. Sukces to wytrwała realizacja wartościowego celu. Nie trzeba go osiągnąć, tylko iść do niego. To już jest sukces. Codziennie, 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 codziennie. To już jest sukces. Sama droga do tego celu, nie trzeba tam już być. To nie jest tak, że ja będę szczęśliwy, kiedy tam coś zrobię. Nie, to już coś robisz wspaniałego dla siebie. Już teraz. I codziennie robisz tego więcej. To jest wspaniałe. Codziennie, codziennie robimy troszkę dla siebie. I każdy dzień, w którym kładziemy się wieczorem i mówimy, to zrobiłem dla siebie, to, 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 zobaczycie, że dużo lepiej się zasypia. Te rzeczy, które nas obciążają, już nie będą tak, bo dla równowagi w bilansie pokażecie te rzeczy, które Was wspierają, które dobrze zrobiliście. Ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy po ciężkiej pracy fizycznej w Londynie, za fajną kasiurę, ja chodziłem na siłownię, gdzie ciężko pracowałem i tam odpoczywałem na tej siłowni. Bo to było dla mnie. Nie dla kogoś tam, nie dla pieniędzy, tylko dla mnie. Ja to robiłem dla siebie. I stamtąd wychodziłem naprawdę zadowolony, szczęśliwy, bo to było dla mnie. I też trzeba pamiętać o tym, że najważniejszą osobą, jaką w życiu znacie, jesteście wy sami. Nie ma ważniejszej osoby w życiu niż wy sami. Skąd to wiem? Bo to jest wasze życie. I nie ma w waszym życiu ważniejszej osoby niż wy sami. Tak? I są takie... Kiedyś z się, jak w samolocie zobaczyłem, że jak maski tlenowe spadną i matka jest z dzieckiem, to ma sobie założyć maskę, a dopiero dziecku. Dziecko ważniejsze jest. Ale matka nie pomoże dziecku dusząc się, zakładając mu maskę, jak sama się będzie dusić, tak? To samo jest, jeżeli chcemy pomagać komuś, to musimy być... Jeżeli w bagnie będę potąd i będę próbował z tego bagna kogoś wyciągnąć, to się utopię. Jak stanę na twardym gruncie, to ja mogę setki ludzi wyciągać. Ale jak wyciąganie setki ludzi mnie wrzuci w to bagno, to zostawcie mnie... Nie jestem w stanie teraz nikomu pomóc. Ja muszę własne baterie naładować. Ja poszukam kogoś, kto mnie pomoże. Jak stanę znowu na twardym gruncie, wtedy jestem w stanie pomóc innym. Jeżeli ja będę w bagnie potąd i będę próbował komuś pomóc, to to, to, to nie jest pomoc. To jest bezużyteczne. Bezużyteczne. Marnowanie energii. Dlatego pamiętajcie, najważniejszą osobą jest dla, jesteście wy. Jeżeli chcecie komuś pomóc, wy musicie być w bardzo dobrym stanie. Bardzo dobrej kondycji. To jest bardzo istotne, to nie jest egoizm. To nie jest egoizm. To jest normalne, zdrowe podejście do siebie samego. Nie uczy też szacunku i wartości do siebie samego. Jeżeli chcecie też komuś pomóc, budować fajną relację z kimś, to najpierw trzeba tą sobie pomóc i z sobą tą relację świetno wybudować. Relacja z własnym ciałem fizycznym emanuje na wszystkie inne rodzaje relacji. Jeżeli ja będę siebie kochał, jeżeli ja będę się troszczył o siebie, traktował siebie z pietyzmem, to w tym momencie znajdę partnera, który ma podobne y, zachowania. A jak nie, to może znajdę kogoś, kto bardzo szybko trafi do tego momentu. W taki sposób trzeba na to patrzeć. Bo jeżeli ja się nie kocham, ja nie traktuję siebie z szacunkiem, to będę wchodził w relację z kimś, kto nie będzie mnie kochał i nie będzie traktował mnie szacunkiem. Dlaczego miałby to robić, skoro nawet sam siebie nie, nie traktuje z szacunkiem i z miłością? Także kondycja i naszej relacji z naszym ciałem wpływa na wszelkie relacje, jakie mamy, czy to z człowiekiem, czy to z pracą, czy to z czymkolwiek. Więc to jest bardzo istotne. Na wszystko patrzymy przez pryzmat kondycji naszego ciała. Jeżeli będę miał 10 wspaniałych domów i 20 wspaniałych samochodów, a moje ciało będzie cierpieć, będę patrzyć na te 10 wspaniałych domów i 20 samochodów poprzez cierpienie mojego ciała. Nie warto. Nie warto. Ja wolę iść 100 km sam tak, niż jeździć samochodem i cierpieć. Nie? To, jest, to jest bardzo istotne.